sportowe toruńskiego zrywu należy do wzorowych w kraju. Praca jest systematyczna, trwa cały rok i obejmuje wiele sekcji sportowych. Treningami młodzieży kieruje znany biegacz Żmikowski. Pływacy korzystają z pływalni w Chełmży. Każde zawody przynoszą poprawę wyników. Stare rekordy życiowe nie mają tu długiego życia. Technik Antoni Mazur powinien znaleźć wśród tej zapalonej młodzieży następców Pawlowskiego i Zablockiego. Nauka prawidłowego flesza, czerwieńczy elementarz. Sekcja ping-ponga pracuje prawie bez przerwy, od razu na trzech stołach. Szachowa od razu aż na 35. Więcej takich kół, a sport nasz stanie się naprawdę masowy. Ponad 200 zawodników w wieku od 4 do 10 lat wzięło udział w łyżwiarskiej imprezie na Torwarze. Pierwszy krok na śliskiej drodze do przyszłych zwycięstw. Jadzia otrzymała wysoką notę. Mama jest bardziej dumna niż zawodniczka. Dla takiej ewolucji nie znaleziono jeszcze fachowej nazwy. Forma wszystkich zawodników wysoka, opanowanie nerwów jak u gwiazd zagranicznych lodowisk. Ludka Jaczkowska jest uczennicą trzeciej klasy. W lyżwiarstwie niedługo przejdzie do pierwszej. Głównym sędzią był 80-letni działacz łyżwiarski Tarnowski. Te szkraby nazwały go po prostu Dziadziem Mrozem. Godzina 21. Dzieci już poszły spać. Torwar teraz otwiera podwoje przed starszymi mistrzami łyżwy. Ta dorosła mistrzyni ma dopiero 15 lat. Jak na łyżwiarkę to wiek zupełnie dojrzały. Barbara Jankowska jest w tej chwili naszą najlepszą łyżwiarką. Na Mistrzostwach Europy w Budapeszcie była niestety ostatnia. Nie martw się, Basiu, każdy następny start pomoże sobie i kolegom zbliżyć się do ekstraklasy europejskiej. Anna Bursze i Leon Osadnik tworzą zgraną parę na lodzie. Ładnie, prawda? Ale to jeszcze za mało, by konkurować z czołówką świata. Pływacy węgierscy stanowią siłę, z którą musi się liczyć każda sportowa potęga na świecie. Mistrzostwa Węgier jak zawsze przyniosły świetne rezultaty. Uwaga, start na 100 metrów stylem motylkowym. Na trzecim torze słynny Tumpek, rekordzista świata. Zacięta walka na pierwszych 50 metrach. Dopiero po pierwszym nawrocie Tumpek wysuwa się na czoło. Ma coraz większą przewagę. Czas 1 minuta 8,2 sekundy. Nieźle, ale do rekordu świata tym razem daleko. Na lodowiskach w całej Europie ożywiony ruch. Hokeiści pracują w ostatnim czasie ponad normę. Przygotowują się do Mistrzostw Świata. Jedno ze spotkań szparingowych dwóch silnych rywali. Na lodowisku moskiewskiego Dynamo zmierzyły się reprezentacje Związku Radzieckiego i Czechosłowacji. Goście w ciemnych kostiumach. Walka zażarta, tempo szybkie.
wiążąca sytuacja pod bramką Czechosłowaków. 3-0 dla zeszłorocznych mistrzów świata. Znany automobilista, mistrz NRD Arthur Rosenhammer atakuje rekord świata należący do Francuza Durey. Próba szybkości odbyła się na wspaniałej autostradzie pod miejscowością Dessau. Rekord Francuza pobity. Mistrz NRD uzyskał 229,5 km na godzinę. Niewiele wolniej niż samolotem naszego losu. Na parkietowej bieżni w Bostonie odbywa się jeden z wielkich pojedynków na jedną milę. Prowadzi słynny średniodystansowiec amerykański Santi. W białej koszulce Duńczyk Nielsen, nasz znajomy z zeszłorocznych zawodów w Warszawie. Nielsen próbuje dogonić rywala, jest już na drugiej pozycji. Ale Santi ucieka, jakby miał skrzydła u nóg. A oto rewanż za Boston w Waszyngtonie. Tym razem Santi nie umie uciec Nielsenowi. Uwaga, Duńczyk sam wychodzi na czoło. Narzuca mordercze tempo. Rewanż się udał. Nielsen pierwszy. Drugie zwycięstwo w trzech startach na terenie USA. Bobsleje. Sport dla odważnych grubasów. Jeżeli nie ważysz przynajmniej 90 kg, nie szukaj szczęścia i emocji na takim niebezpiecznym torze. Międzynarodowe zawody w Garmisch-Partenkirchen. Długość trasy ponad 1600 metrów. Na czele osada niemiecka, której już nikt nie odbierze zwycięstwa. Dalekie miejsca polskich zjazdowców na zawodach w Alpach przyniosły poważny zawód miłośnikom narciarstwa. Oto fragment zawodów w Merze, gdzie faworytami byli Francuzi i Austriacy. Trasa piekielnie trudna. Ojej, nie tylko Ciaptak miał tutaj upadek. Słynny Francuz Bozon był dopiero szósty. Najlepszym był najmłodszy, 19-letni Zeiler z Tyrolu. Jedyny w swoim rodzaju wyścig kolarski bez rowerów. Na starcie mistrzowie nie koła, ale pantomimy. Francuzi Marcel Marceau i Gilles Coseguel. Zobaczymy, kto w tej konkurencji będzie pierwszy. Thank you.